Witam serdecznie w kolejnym odcinku o teoriach spiskowych z bajek na kanale Pepa. Dzisiaj opowiem Wam o jednej teorii z uniwersum Muminków. Każdy, kto oglądał tę bajkę, z całą pewnością wie, kim są Muminki. Ale czy ktoś z Was zastanawiał się, kim jest Buka? Postać przynosząca zimę. Dzisiaj przedstawię Wam kilka teorii odnośnie tego, kim może być. Zapraszam do oglądania. Buka jest stworzeniem podobnym do skały, o potężnej posturze, bladych oczach i wyczyszczonych zębach. Przemieszcza się po świecie, szukając przyjaciela, a jej obecności towarzyszy zima. Właśnie taki jest opis tej tajemniczej postaci z Muminków. Pierwsza teoria, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest Buka, głosi, iż Buka to tak naprawdę Elsa z Krainy Lodu. Na dowód tej teorii księżniczka Disneya faktycznie władała zimą, a negatywne emocje tylko ją u niej zwiększały. Co jednak musiałoby się stać, by ta księżniczka doprowadziła się do takiego stanu? Zostawiam Was z tym pytaniem, a tymczasem przejdźmy do następnej teorii. Druga teoria z kolei również łączy się z pierwszą, jednak zakłada, iż Buka to rzeczywistości troll, który padł ofiarą mocy Elzy, a teraz szuka pomocy na świecie. Kolejna teoria jest już nieco bardziej oddalona od filmu Disneya. Jest ona również bardziej mroczna. Głosi ona, iż Buka jest odpowiednikiem śmierci. Według tej teorii Buka była, jest i będzie. Ponadto uzasadnia to strach przed nią. Ostatnia teoria na temat Buki głosi, iż jest to samotny książę, zaklęty przed wiedźmę lub samego siebie, szukający prawdziwej miłości lub prawdziwej przyjaźni. To by było na tyle z teorii, które udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która teoria według Was jest najbardziej prawdopodobna. Dziękuję za obejrzenie materiału oraz gorąco zachęcam do obejrzenia innych na kanale Pepa. To by było na tyle. Do widzenia. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie.